Ilu pasażerów obsłużyło radomskie lotnisko? Poznaliśmy wyniki budżetu obywatelskiego Mazowsza. Kameralne lato, za nami pierwsze projekcje. Agnieszka Mleczko, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji DAMI. Lotnisko Warszawa-Radom od początku funkcjonowania odprawiło już 27 650 osób. Popularne są zarówno rejsy regularne, jak i czarterowe, realizowane na 6 trasach. Rzym, Paryż, Varna, Preveza, Tirana i Antalya. Tygodniowo port wykonuje 30 operacji lotniczych. Tylko w czerwcu radomski port odprawił ponad 15 tysięcy osób. W sezonie zimowym utrzymane będą regularne rejsy do Rzymu i Paryża realizowane przez PLL LOT. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, loty do stolic Francji i Włoch będą wykonywane 3 razy w tygodniu. Od 3 czerwca przewoźnikiem obsługującym bezpłatne shuttle busy z i do lotniska Warszawa-Radom jest firma RAFTRANS. Połączenia realizowane są w obie strony z Kielc przez Skarżysko-Kamienną oraz z Warszawy. Rozkład kursowania busów dostosowany jest do siatki wszystkich połączeń lotniczych PLL LOT i Enter Air. Pasażerowie chcący skorzystać z darmowych shuttlebusów muszą najpierw dokonać rezerwacji u operatora. Już wkrótce uruchomiony zostanie system do obsługi połączeń shuttlebus, który usprawni proces rezerwacji. Z połączeń mogą korzystać również pasażerowie podróżujący z lotniska Warszawa-Radom, którzy nie dokonali wcześniejszej rezerwacji. W takim wypadku o dostępność wolnych miejsc należy pytać kierowcę. Znamy zwycięskie projekty. W tym roku budżet obywatelski Mazowsza jest rekordowy. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 25 milionów złotych. Rekordowa jest też liczba głosujących – 103 665. Z puli ogólnowojewódzkiej zrealizowanych zostanie 10 projektów. Z regionu radomskiego będzie to zakup ambulansów typu B i C do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, piknik historyczno-kulturalny Wiwat Pułaski oraz edukacja na szlakach Mazowsza, warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych. Mnie osobiście bardzo cieszy to, że obydwa wnioski, które bardzo mocno też promowałem, jeżeli chodzi o Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, będą realizowane. Zarówno zakup karetek, jak i nowoczesne energooszczędne oświetlenie, które z pewnością też spowoduje niższe koszty funkcjonowania tego obiektu. Mieszkańcy regionu radomskiego oddali 8483 głosy. Zrealizowanych zostanie 12 projektów z puli podregionalnej. To modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, festiwal gier, czas na wakacyjną przygodę, rusz się w elektrowni, Zdrowy Radom, Akademia Aktywności Aquafitness 55+, Free Radom Festival, zręczne Asy 2, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stacja do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej, zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu oraz warsztaty edukacyjne i wycieczki Fab Lab Fun. Za nami 10 projekcji w ogólnopolskim konkursie filmów krótkometrażowych, który odbywa się w ramach kameralnego lata. W czwartek drugi dzień pokazów, a w piątek konkurs międzynarodowy. Pierwszy dzień projekcji podzielony był na 2 bloki. W każdym z nich zobaczyliśmy 5 filmów. Krótkie metraże mają to do siebie i to jest też ich urok w takim większym spłoczeniu, że w stosunkowo krótkim czasie możemy poznać bardzo dużo nowych historii, zobaczyć bardzo dużo nowych światów i także poznać dużo nowych nazwisk, bo nie ukrywam, że to jest taka ekscytująca część poznawania świata shortów, że już za 2, 3, 4 lata te same nazwiska, które tu widzimy, jeszcze ich nie rozpoznajemy, albo niektóre, tylko trochę rozpoznajemy, wiemy, że one będą realizowały już większe filmy. Drugiego dnia konkursu głównego zaprezentowanych zostanie 10 kolejnych polskich filmów. W piątek rozpocznie się konkurs międzynarodowy. Mamy filmy zarówno oczywiście z Europy, mamy koprodukcje polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie. Mamy film ze Stanów Zjednoczonych, co jest ciekawe w obsadzie
aktorka z rodziny Soprano i aktor z Prawa Bronxu. Film, który był na festiwalu w Sundance pokazywany, więc mamy też koprodukcję francusko-katarską. Mamy jeden film z Azji. Piątkowe pokazy rozpoczną się w elektrowni o godzinie 16.30. Wstęp wolny. Za nami wernisaż wystawy zbiorowej członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pracę będzie można podziwiać do końca sierpnia. Na wystawie zobaczymy fotografie Małgorzaty Budzisz, Małgorzaty Derlety, Moniki Kowalczewskiej, Barbary Polakowskiej, Doroty Szepetowskiej, Joanny Tuźnik, Doroty Wulczyńskiej, Stanisława Gąsiora, Leszka Jastrzębiowskiego oraz Krzysztofa Zdanowicza. Wystawa nosi tytuł Decydujący moment, inspirowani fotografią Henri Cartiera-Bressona. Jest on znany przede wszystkim jako wybitny fotograf, twórca koncepcji decydującego momentu, czyli uchwycenia ulotnej chwili, mgnienia oka i zamknięcia go w wysublimowanym malarskim kadrze. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia w Małej Galerii Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Piłsudskiego 12. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.